Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja dokładnie pamiętam połowę lat 90., kiedy te kongresy powstawały i kiedy w różnych gronach, część osób siedzących dzisiaj na tej sali jest pewnie o pokolenie młodsze od tych, którzy wtedy inicjowali kongresy kadry, ale część osób, myślę, przez wiele, wiele lat brała udział w kongresach kadry. Pamiętam te kongresy kadry, ponieważ one uświadamiały wszystkim, jak bardzo ważnym elementem zmian, rozwoju gospodarczego i społecznego jest dobre zarządzanie ludźmi. Nikt przed tymi zmianami ustrojowymi, początkiem budowy demokracji i wolnej gospodarki rynkowej, tak naprawdę nie zadawał sobie pytań dotyczących tego, jak zarządzać ludźmi. Może było tak, jak mówił pan profesor Bralczyk, gdzieś pojawiały się różnego rodzaju perswazje albo manipulacje. Pan profesor już poszedł, ja pamiętam w roku 81 w takim piśmie teksty bardzo fachowym był taki tekst pana profesora Bralczyka o manipulacjach właśnie. To był rok 81 i wtedy pisanie o manipulacjach obecnych w języku publicznym było także wyrazem odwagi intelektualnej i było bardzo pomocne w tym, żeby rozumieć otaczający świat. Przez język my w ogóle rozumiemy świat i dlatego tak ważnym elementem w oddziaływaniu na ludzi, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, w pracy z ludźmi, w zarządzaniu ludźmi jest język, jakim się posługujemy. W historii kongresów kadry, w historii i zmianach zarządzania ludźmi, zarządzania zasobami ludzkimi, to jakim językiem się posługujemy, to jakich narzędzi dla motywacji ludzi używamy, jest, było i będzie bardzo ważne. Tegoroczny kongres poświęcony jest w dużej mierze sprawom innowacyjności. Jak połączyć ze sobą te dwie busole, nastawienie na innowacyjność i nastawienie na ludzi. Bo z pewnego punktu widzenia można powiedzieć, że nastawienie na ludzi wymaga zrozumienia, wymaga oszacowania jakości kadry, jaką dysponujemy, wymaga umiejętności oceniania tej kadry i stosowania odpowiednich narzędzi motywujących. Gdzie tu innowacyjność? No ale spójrzcie Państwo na te narzędzia, jak one zmieniały się w ciągu ostatnich 20 lat, tych departamentów zarządzania kadrami. Kiedyś jakieś listy pracowników, dzisiaj wszystko jest elektroniczne, kiedyś wyliczanie wynagrodzenia, obliczanie efektywności, wydajności sprawiało kłopot. Dzisiaj innowacyjne rozwiązania, pełne wykorzystanie możliwości cyfrowych, daje nam o wiele większą sprawność zarządzania ludźmi. I to jest także innowacyjność. Ale ta innowacyjność to nie tylko techniki, które pozwalają nam ludźmi zarządzać. To także gotowość do tego, aby w ludziach, w pracownikach, na różnych szczeblach budzić taką chęć bycia innowacyjnym. Nie ma dzisiaj dla polskiego rozwoju, dla polskiej gospodarki rzeczy ważniejszej, jak to, żebyśmy przeskoczyli szybciej, lepiej w stronę innowacyjności. Jest taki okres podsumowywania, 25 lat transformacji i zmian, 10 lat naszej obecności w Unii Europejskiej. Mówimy o osiągnięciach, jak wiele się zmieniło, to widać gołym okiem. Ale problem polega na tym, żeby sobie uświadomić, że duża część z tego, co zrobiliśmy, to było odrabianie zaległości w stosunku do innych. I teraz tym mocniej rodzi się pytanie, czy potrafimy budować nowe przewagi konkurencyjne. Mówiło się przez lata, że tą przewagą konkurencyjną Polski jest tania siła robocza. Ale jesteśmy w takim procesie, w którym już widać, że to na pewno na dłużej nie może i nie będzie już przewagą konkurencyjną. To oznacza, że musimy lepiej się edukować i to zarówno
z umiejętnościami praktycznymi, jak i z wiedzą ogólną. Badania PISA pokazują, że tutaj widać postęp, ale musimy się także lepiej edukować w tym, co wiąże się ze światem cyfrowym. Stąd ja prowadzę od kilkunastu tygodni taką batalię na rzecz nauki programowania i wprowadzenia nauki programowania, umiejętności kodowania, rozwoju myślenia algorytmicznego do programów szkolnych. Dlaczego to jest takie ważne? Bo niektórzy mówią, to jest trzeci język. Mamy swój język, nasz ojczysty, którym się posługujemy w komunikacji także z ludźmi. Najczęściej znamy już teraz, dzisiaj, drugi język i to prawie perfekt, po to, żeby kontaktować się ze światem, bo biznesy są coraz bardziej międzynarodowe i potrzebny jest też ten trzeci język programowania, po to, żeby porozumiewać się w opisywaniu zjawisk, procesów, organizowaniu grupy, tym algorytmicznym, swoiście zero-jedynkowym, ale przełożonym na te sekwencje informatyczne językiem i sposobem porozumiewania się. To jest bardzo ważne i tylko do tego wypada dodać, że jeśli przyjmiemy, iż świat będzie się tak zmieniał, że za mniej więcej 15 lat około 50% miejsc pracy dzisiejszych będzie wykonywanych przez roboty. Taka hipoteza pojawia się co pewien czas i sprawdzamy i później się okazuje, nieprawda, roboty wykonują tylko różne podstawowe zadania. Dzisiaj przy takiej możliwości przetwarzania danych i przetwarzania informacji roboty służą już nie tylko i wyłącznie do wykonywania prac prostych, powtarzalnych, ale także do wykonywania zadań kreatywnych, dlatego że są w stanie przetwarzać odpowiednie urządzenia, wszystkie informacje, które damy tym urządzeniom, czyli tym robotom. Ta hipoteza, że to się będzie bardzo zmieniało, powinna nas dzisiaj nastawić na to, iż właściwie teraz powinniśmy zacząć przygotowania do tego, jak innowacyjnie wprowadzać naszych pracowników w ten świat. I to jest jeden wymiar innowacji, czyli poszerzanie umiejętności cyfrowych. Drugi, chyba bardzo istotny, aczkolwiek on z pozoru nie wygląda na taki bardzo innowacyjny, to jest coś, co współpraca, jaką organizują nam narzędzia cyfrowe, powoduje. To jest właśnie współpraca. W firmach coraz częściej widać, jak zmienia się model działania z takiego hierarchicznego, pionowego na coraz bardziej horyzontalny, bardziej płaski i liczą się wtedy relacje między ludźmi, ich zdolność porozumiewania się, zresztą bez względu na to, czy są ze sobą twarzą w twarz, czy są ze sobą w świecie cyfrowym. I na te rzeczy chciałem Państwu bardzo mocno zwrócić uwagę i powiedzieć również, że te najbliższe lata będą pokazywały, czy wykorzystując rozwiązania innowacyjne, zmieniając firmy w stronę innowacyjności, będziemy umieli namówić i zachęcić pracowników do tego, żeby byli głodni innowacyjności. To jest na pewno nam wszystkim dla polskiego rozwoju potrzebne. Trzymam kciuki za kolejne kongresy kadry i do spotkania na różnych warsztatach, które pewnie i tak się będą toczyły, a toczą się w ciągu całego roku. Dziękuję za zaproszenie.